Bajki pana Majki. Legendy górników wielickich. Tęsknica. Tym razem będzie to historia raczej smutna. Ja sam poznałem ją dobre 20 lat temu. A było to tak. Pewnego dnia na początku mej pracy w kopalni poprosiłem sztygara Franciszka, który był odpowiedzialny za obiekt turystyczny, ażeby mnie zabrał na poranny obchód swojego rejonu. Był to człowiek światły, oczytany, po dobrej szkole, rzetelny, a starą kopalnię znał i rozumiał tak, jak doświadczony leśnik zna i rozumie puszczę. Chodziło mi o to, żeby sztygar pokazał mi tak zwane drogi ucieczkowe, to znaczy chodniki boczne, którymi w razie czego, na przykład w wypadku pożaru, drewnianych umocnień w którymś miejscu na trasie, można poprowadzić turystów bezpiecznie do szybu. Pożar taki, co prawda, jeszcze nigdy dotąd nie powstał na trasie turystycznej, ale to nie znaczy, że nie może się zdarzyć. Trzeba zaś wiedzieć, że w kopalni soli groźny dla ludzi jest może nie tyle sam ogień, co dymy i trujące gazy, czad, które snują się chodnikami do szybu zgodnie z kierunkiem powietrza. Musi się więc wiedzieć, którędy ewentualnie uciekać. Idąc przez kopalnię, co chwilę zatrzymywaliśmy się, bo mój instruktor ciągle dostrzegał coś ciekawego, co chciał, abym zanotował w pamięci, żeby kiedyś nie zabłądzić z wycieczką. Szliśmy więc krętymi chodnikami, które biegną to po lewej, to po prawej stronie trasy. W pewnej chwili wyszliśmy nad jezioro, które znajduje się tuż za kaplicą błogosławionej Kingi, a nosi imię, jak zapewne pamiętacie, inżyniera Erasma Baroncza. Był on najpierw mierniczym, potem kierownikiem robót górniczych, a następnie dyrektorem salin w czasie I wojny światowej. Gdy staliśmy na pomoście, tuż nad wodą, bezwiednie oparłem się obu łokciami o barierę i słuchałem sztygara z uwagą, wpatrując się w ciemną toń wody głęboką na 9 metrów. W pewnej chwili sztygar delikatnie wziął mnie za łokieć, odciągnął od bariery i powiedział: w tę wodę nie można. Nie trzeba wpatrywać się zbyt długo. To niebezpieczne. Co jest niebezpieczne? Spytałem zdziwiony. Przecież ta bariera jest całkiem solidna. Tak, ale nie o nią chodzi. Niebezpieczna jest sama toń wody. Ona już niejednego doprowadziła do zguby. Chodźmy stąd. Możecie sobie wyobrazić, jak mnie to zaciekawiło. Dalej szliśmy znaną mi już trasą, więc zacząłem go wypytywać, snując różne domysły, że może chodzi o jakieś wyziewy, o których nie mówi się głośno, a które mogą wywołać zawrót głowy. Nie, nie, zaprzeczał za każdym razem sztygar. Wreszcie zapytał: to o tęsknicy pan nie słyszał? Nie, nie mam o tym pojęcia, odparłem. Tęsknica? Czy to jakaś zjawa? Nie, to nie jest zjawa. To jest choroba duszy, ale to dłuższa historia. Tam poniżej, nad następnym jeziorem, jest ławka. Usiądziemy, to panu opowiem. Znacie tę ławkę nad podwójnym jeziorem. Sztygar, gdy się tak wyraziłem, poprawił mnie. Nie należy mówić jezioro podwójne, lecz jezioro bliźniacze lub bliźniacze komory, powiedział. A tę ławkę, jak już słyszałem, niektórzy przewodnicy nazywają ławeczką zakochanych. Dlaczego? No, ławeczka to nie jest, ale długa drewniana ława z oparciem, wkomponowana w skalną wnękę z soli. Może na niej wygodnie usiąść z 8 tęgich osób. To aż tak dużo zakochanych przychodzi tutaj? Nie, to nie jest tak. Poprawnie powinna się nazywać ławką ludzi kochliwych. Słucham? Bo w każdej niemal grupie osób dorosłych znajdują się, żeby tak powiedzieć, wybrańcy Amora. Gdy zwiedzający zatrzymują się tu na pomoście, zawsze kilka osób na widok tej wygodnej ławki czuje nieodpartą chęć, żeby na niej usiąść. To są właśnie oni,
wybrańcy Amora. Choć może sami nie wiedzą o tym. Ależ to wierutna bzdura, odparłem. Oczywiście, ale stawia na nogi najbardziej zmęczonych. Dodaje im animuszu do dalszej wędrówki. A więc chwyt przewodnicki? Zapytałem. Oczywiście, ale zupełnie fair play. Bo nikogo nie obraża, a wszystkich rozwesela. Żeby żart się udał, należy o tym mówić nie zaraz po przyjściu nad jezioro, lecz tuż przed samym odejściem. Inaczej nikt nie usiądzie. To znaczy, że ludziom normalnym, gdy na tej ławce usiądą, nic a nic nie grozi? Nie, raczej nie. Byleby nie wpatrywali się zbyt długo w tę stojącą wodę. A właśnie, niechże mi pan sztygar powie, jak to jest z tą tęsknicą. Usiedliśmy tak, żeby nie patrzeć wprost na lustro wody. Sztygar Franciszek zebrał myśli, spoważniał i zaczął mówić. Mniej więcej tak. Woda na świecie, a woda w kopalni, to nie to samo. Na świecie woda jest w ciągłym ruchu. Z chmur spada na ziemię, rwie w dół potokami, płynie rzekami. Przenika glebę, wreszcie paruje i znów idzie w chmury. Jednym słowem, ciągle coś robi. Krząta się, porusza, pluska, tryska, szumi, tańczy we wirach, śmieje się do słońca, dzięki któremu może tak sobie wędrować po świecie. Tutaj natomiast w kopalni woda w jeziorkach jest uwięziona. Nie może sobie popłynąć ani się ruszyć. Tu nie ma wiatru, żeby wzbił w niej fale lub choćby pomarszczył jej powierzchnię. Nie ma słońca, które by się w niej przejrzało. Nie ma ryby ani żaby, żeby się w niej popluskała. Nic. Tylko martwy, więzienny bezruch. Dlatego woda w słonych jeziorkach, chociaż urozmaica trasę turystyczną, w rzeczywistości jest bardzo smutna. Jest smutna, bo pragnienie ruchu tkwi w niej utajone tak, jak w nas, ludziach, tęsknota. Ona wie, że tylko słońce mogłoby ją stąd wyciągnąć, uwolnić z więzienia. Słońce lub może człowiek, który bez światła też nie może się obejść. Ilekroć wszak się tu zjawia, niesie z sobą lampę. Tylko czy on potrafi, czy zechce? Więc woda odbija w sobie światło jego lampy i jego twarzy, żeby go do siebie przyciągnąć. A gdy zatrzyma się nad nią dłużej, niepostrzeżenie wsącza w jego duszę wodną tęsknotę. I biada mu wtedy. Zapada na tęsknicę, groźną chorobę duszy. Wiadomo zaś, że wśród ludzi, zwłaszcza młodych, są tacy, którzy lubią podumać nad stojącą wodą. Szczególnie, gdy tęsknią za kimś, gdy są zakochani. Ich wybranka chodzi sobie tam gdzieś po wsi lub po mieście, śmieje się i rozmawia zapewne z innymi chłopcami, a oni muszą tkwić tutaj, pod ziemią. Więc stają nad wodą, wpatrują się w jej toń wyciszoną i marzą. A wówczas smutna woda przytrzymuje ich na brzegu. Po takim dumaniu, kiedy wreszcie ockną się i pójdą do swojej roboty, są jakby otumanieni i częściej niż inni ulegają wypadkom. Od dawna już wiadomo, że ludzie melancholijni, zarażeni tęsknicą, nie nadają się do pracy na dole w kopalni. Tu sztygar Franciszek ocknął się z zadumy i wstał, dając mi do zrozumienia, że mamy iść dalej. Jeszcze chwileczkę, poprosiłem. Jakoś nie bardzo mogę wyobrazić sobie, żeby w tej solance była utajona jakaś zgubna siła. A jednak, niech pan sobie przypomni, jak nas w szkole uczono, że siły widzieć nie można. Jej obecność poznaje się po skutkach. I faktycznie tak jest. Siły ciążenia na przykład też nie widać. A wie pan, co ona wyprawia, choćby tutaj, pod ziemią. A czy zdarzyło się może, że ta siła wciągnęła kogoś na dno? Za moich czasów nic takiego się nie przydarzyło. Ale opowiadano mi, że właśnie tu, na tym jeziorze, kiedy woda miała jeszcze 5 metrów głębokości, był taki wypadek.
Mianowicie w ekipie cieśli, którzy wznosili tę interesującą obudowę drewnianą, pracował młody człowiek o imieniu Sylwek, czyli Sylwester. Jego dziewczyna podobno wyszła za innego za mąż. Chodził więc jak struty i pomimo, że przeniesiono ich już do innej roboty, on ciągle tu powracał i przesiadywał nad tą wodą. Mówili, że podobno widywał w niej twarz tamtej dziewczyny. Pewnego razu ktoś, kto go szukał, zaszedł tutaj. Gdy już dochodził tym tu chodnikiem, nagle posłyszał głośny plusk wody. Dojrzał tylko jeszcze buty. Zawahał się przez moment, sądząc, że on zaraz wypłynie. W tej gęstej od soli wodzie nie idzie się tak łatwo na dno. Ale widząc, że buty zanurzają się coraz głębiej, wszedł ostrożnie do wody w miejscu, gdzie było płyciej. Złapał za jednego buta, potem za drugiego i tak długo ciągnął, aż wyciągnął chłopaka. Okazało się, że ten nieszczęśnik uwiązał sobie u rąk duży kawał soli. Odratowano go i przeniesiono do innej roboty na powierzchni. Zanim sztygar skończył swoją opowieść, byliśmy już blisko komory Warszawa, gdzie właściwie trasa się kończy. Podziękowałem mu serdecznie i zamówiłem się jeszcze na następną wspólną wędrówkę po kopalni. Idąc do szybu, myślałem sobie, widać nie tylko nasz świat zewnętrzny, ale i kopalnia pełna jest tajemnic. Wam zaś radzę, nie chodźcie nigdy z waszą tęsknotą nad stojącą wodę. Ani w kopalni, ani nigdzie na świecie.